Cześć wszystkim, z tej strony Orzechowy. Dziś zagramy w Minecrafta. A z takiej okazji, że ostatnio wyszedł snapshot do Minecrafta, który właśnie ma być tam zawierać różne fajne rzeczy. Dlatego stworzę nowy świat, bo tutaj są. Nie zapomnij wykonać kopii zapasowej. Przygotowałem. O, nowy wygląd jest. Nazwa świata. Nie no. 9000. Tryb gry kreatywny. Poziom trudności zezwalany, eksperyment, słyszy świat, dobra. Nie wiem, czy to zadziała tak jak chciałem. Jest w ogóle nowe odczytywanie Minecrafta. Nie wiem, że ja włączyłem ten snapshot na pewno, ale mi się wydaje, że włączyłem. Dziś wytestujemy, co w tym snapshocie właśnie jest. Ej, co jest? Właśnie wbiłem na świat. Normalnie. Patrzcie, gdzie się rozpięte. Co to w ogóle za miejsce? A w ogóle zapomniałem, że ja jestem na kreatywie, więc to mi zbyt straszne nie jest. Co to w ogóle za dziwny biom? Co tam robi wioska? No okej, to dość dziwne jest. Jeśli chcecie, żebym nagrywał takie inne, może poza survivalowe, albo takie z Minecrafta rzeczy po prostu, to zasubskrybujcie mój kanał, albo zostawcie lajka, po prostu zapiszcie komentarz. Ja wolę barwi, tak, bo nigdy takich rzeczy nie było w skrzynkach ogólnie, to przynajmniej sobie nie kojarzę. A jak działa? Dobra, myślałem, że możliwe, że zmienili craftinga, ale najwyraźniej nie. Tutaj mamy golema, czemu on tak dziwnie się poruszał? Zawsze się tak poruszał? Nie no, chyba zawsze się tak poruszał. Tutaj królika zjadł? Dobra. O, kociak. Czy uciekł? Dobra. Da się jednocześnie... Nie, dobra. Dobra, w wiosce chyba, co to jest? Nie, dobra, tutaj jest coś takiego. Tutaj też jest coś takiego. Więc zgaduję, że tutaj też będzie coś takiego. Tak. Dobra. No więc tutaj zbyt ciekawych rzeczy nie ma, ale co, zapomniałem o tym domku. Czy dwuosobowy? Ale dobra. Mieliśmy wytestować, co jest. A więc po pierwsze, sprawdźmy, czy jest na przykład sniffer. Czekaj, wpiszę. Nie ma. Dobra, chyba mi się udało. Tutaj świat się ładnie wczytuje. Ale... Bo ja po prostu to było w eksperymentalnych rzeczach. Widziałem, że jest wersja 1.20. Więc włączyłem. A świat nazwałem będzie tak samo, tylko że niechcąco przytrzymałem shifta, kiedy pisałem 9, więc... Ale okej, okay. Mamy snifferka. Łatwo jest wytestować, tak? Jest sniffer! Sniffer spawnłek. Taki duży, jaki fajny! Snifferek! On niucha coś. Ale to OP wygląda. Okej. Okay. To jest po prostu jak nie Minecraft. Pięknie wygląda. A co on węszy?
Nie wiem, co to było. Ej, ale to świetnie wygląda. Co to mi dało? Co to było? Co to jest? Teral, co bloki natural. Jezu, dziwne. Ej, świetny, świetnie ten sniffer wygląda, świetnie, naprawdę. Co, niuchasz? Niuchasz coś jeszcze? Jestem ciekaw, czy taki sniffer może coś wydropić. W sensie... Czy może na przykład... zniszczyć, znaczy, czy jeżeli się go zabije, to czy coś da? Ale nie chcę próbować, bo on jest po prostu zbyt fajny. Dobra. Na razie zostawmy snifera w spokoju. Tutaj był jakiś bruk w ogóle dziwny. I podobno dodali jeszcze nowy biom. Mi się wydaje. Co to w ogóle jest tam? Jakiś kamień. Dobra. Czy to jest miedź? Co to jest? A to jest to. Z otopcami tam. Nie, to jest glina, to nieważne. Czy tam coś? Dam są kałamarnice. Ale nie widzę, żeby gdzieś tu był ten cały wiśniowy las. No więc co? Co to w ogóle robi, to ja nie wiem. I podobno też możliwe, że działa inaczej kowadło, ale nie jestem pewien. Sprawdźmy. Nie. Tak samo działa. No może mi się z czymś pomyliło. Dobra. Co to za dziura jakaś? Co to za dziura? Jakaś jaskinia dziwna. Ej, ale ja po prostu muszę jeszcze raz popatrzeć na tego snifera. Sniffer, a faktycznie na jego jajo. Niuchasz coś? Niuchasz. Okej. On świetnie wygląda, naprawdę. Już myślałem, że będzie dużo mniejszy. Uwaga! Sniffer! Ty! Co jest? No chyba w jaskini nic jego nie będziesz szukać, na szczęście. No to jest piękne. Ile on ma w ogóle nóg? 6 ma, o. I co to było? A znów to? Dobra. A jestem ciekaw, bo ja nigdy nie respiłem w sumie Wardena, tylko raz respiłem. A jestem ciekaw, jakby sobie na przykład poradził z żelaznym golemem. Albo z 3 żelaznymi golemami najlepiej. Żelazny golem. O nie! Kontra
Warden, gdzie jest Warden? Tu jest Warden. Potem sobie gdzieś poszedł. Co on robi? Gdzie on idzie? Nie! Sniper! Co jest? No. Nie! Sniper, nie! Dobra, nie wiem, czy to jest. A ten niech się uciszy, bo głośno jest, mnie zagłusza. Kopiemy grób. Sniffer zginął, Jezu, naprawdę. To jest zdrada. Co to jest brasz? Co? Nie, to jest bez kitu. Co to jest? Jeszcze chciałem, w ogóle nigdy nie używałem rogu. Jak on działa? Ojoj. Kozi róg. A może zwykły róg? Kozi róg. Zaduma, marzenie, tęsknota, zew, zachwyt, doznanie, poszukiwanie, śpiew. Śpiewu jestem ciekaw. O, dobra, już jest. Okej, to było dziwne. No i tak szczerze... dobra, sniferek, gdzie jest... kwiatuszkę wywaliłem, tylko nie to. Bo na sniferku tego będzie musiało być ta. Dobra. Z grup Sniffera. Naprawdę, piszcie po prostu. To jest smutne. Co? Co to jest? Rzeźbiona biblioteka. Co? Bez kitu, co to jest? Ale... A, tabliczkę chciałem, no tak? Rip Sniffer. Okej. No to w sumie jeszcze jedno chciałem sprawdzić. Dobra, chyba znalazłem to. Czy wiśniowy las, czy jakoś tak. No i to jest, zobaczymy to i koniec odcinka, naprawdę. Jest smutne, że ten Sniffer piszcie po prostu. Nie wiem. Ja nie chciałem, naprawdę. Ja chciałem zobaczyć tylko tą walkę.
sensie nie Snifera, tylko tych, no wiecie kogo, golemów. O Jezu, jak to ładnie wygląda. Ty. To jeszcze są takie efekty, że spadają liście. O nie, survivala włączyłem. Co to jest? Jakie ładne. Ciekawe, czy tutaj też są wiśnie. To są te kwiaty wiśni chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Wcześniej były tylko, nie wiśnie, tylko było takie coś. Tam są pszczółki. No powiem, że nawet nieźle to zrobili. Nawet nieźle. Tam jest konik, tu jest królik, jest normalnie perfekto. To jest normalnie jakaś baśniowa kraina. Ale dobra, to tyle na ten odcinek. Do zobaczenia, pa.